witajcie z tej strony Samotyga. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym samoczwartku. Jak widzicie, tutaj jest moje akwarium. Moje akwarium, które zaniedbałem. Zaniedbałem i to nie mało, tylko bardzo dużo. Zaniedbałem, nie dbałem o nie, przyznaję się szczerze. Źle zrobiłem. No i akwarium trzeba ogarnąć. Trzeba doprowadzić do stanu dobrego. Także dzisiaj, w tym samoczwartku, tym się zajmiemy. Myślę, że dla osób, które interesują się trochę akwarystyką oraz dla osób, które się tym nie interesują, może to być dosyć ciekawe. Więc jeżeli taka forma odcinku wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Staram się różnicować te odcinki, żebyście mieli ciekawe rzeczy. Także dzisiaj ogarniamy sobie akwarium. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także lecimy. Na samym samiutkim początku musimy wyczyścić sobie oczywiście filtr, który jest zapchany, żeby filtrował wodę. Tak. Nie jestem może jakimś mega akwarystykiem, ale trochę się na tym znam. Umiem przynajmniej wyczyścić filtr. No. Okej, jedna z ważniejszych rzeczy, czyli filtr jest już zrobiony, jest już cały wyczyszczony, ale przed wsadzeniem go do akwarium trzeba je trochę z zewnątrz ogarnąć. Jak widzicie, zalęgły mi się tutaj ślimaki. Jak ktoś ma z was akwarium, to na pewno wie, że ślimaki łatwo się rodzą, szybko się rozmnażają, ale pozbyć się ich jest naprawdę trudno, dlatego wyłowimy sobie te z wierzchu, a inne jak będą się pojawiać, będę stopniowo wyławiał, żeby się ich pozbyć. Także... lecimy. Spójrzcie na to. Nie wiem, czy kamera to dobrze uchwyci, ale tak. To są chyba jaja tych ślimaków i nie są one tylko w jednej części akwarium, tylko są rozłożone równomiernie po całym akwarium. Ta walka chyba nie będzie miała końca. O, patrzcie, tutaj również są jaja. Uwaga, uwaga! Oświadczam to ja, Michał Samotycha. Rozpoczynamy wojnę ze ślimakami. Od dzisiaj rozpoczynamy. Będę testował różne sposoby na ślimaki. Jeżeli chcecie to zobaczyć, jak walczę z tymi ślimakami, bo na pewno tego nie pokażę już w tym jednym filmie, tylko to będzie dłuższy proces, to napiszcie w komentarzu, że chcecie zobaczyć taki film, a może nawet kilka filmów. Niedługo będę szedł po nowe ryby, które jedzą ślimaki. Także myślę, że będzie ciekawie. Wojnę, czas zacząć. Kolejną ważną rzeczą jest wyczyszczenie calutkiej szyby, ale jak widzicie, ten czyścik ma dosyć słaby nacisk, także wezmę sobie, włożę rękę do środka, wyjmę sobie to i po prostu będę przejeżdżał tym o tak, żeby był większy nacisk, po prostu lepiej to całe wyczyszczę. Myślę, że szyba już jest wystarczająco wyczyszczona i już z tamtej strony powinno być ok. Jeszcze sobie przetrzemy z tej strony, żeby nie było tych różnych zacieków. Weźmy sobie mokro, a teraz sobie przejedziemy tym czyścikiem fajnym. Zaraz wytrzymy sobie jeszcze na sucho, żeby... Ups.
Chusteczki higieniczne są dobre do wielu rzeczy. Tak samo do wycierania tutaj akwarium. Robimy to rukami jednostajnymi, takimi ładnymi, żeby nie było żadnych smug. Żeby ładnie można było przez nie patrzeć. Znalazłem odpowiedni włącznik od światła. Teraz wszystko się ładnie przefiltruje. Teraz jeszcze zgaszę softboxa. Nasze światło. I tak to wszystko się prezentuje. Więc myślę, że jest dużo lepiej niż przedtem. Ślimaków na razie nie widać, ale one są, jak widzicie, poukrywane tutaj w niektórych miejscach. No, więc rozpoczynamy oficjalną walkę ze ślimakami i dbanie akwarium. Jak widzicie, wszystko już ładnie działa. Przefiltruje się woda, znaczy teraz filtr wyłączyłem, bo za bardzo hałasowo, żeby nie przeszkadzał w nagraniu, ale woda się przefiltruje, ryby już normalnie pływają, już są bardzo zadowolone, widać to po nich zresztą. No, także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z akwarium i właśnie z moją walką ze ślimakami, to napiszcie o tym w komentarzu. Jeszcze taka mała anegdotka dla Was. Dbajcie o takie rzeczy jak akwarium i na przykład. To są jednak zwierzęta. Ja przyznaję, zaniedbałem to, ale będę się starał już o to dbać. I naprawdę chcę o to dbać. Bo takie rzeczy są ważne. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. No i cześć.